Dzień dobry Państwu, Jan Fior, kryzys 2020, dzisiaj takie wiadomości ze świata, bo właśnie wróciłem z Wielkiego Świata, więc może się coś przyda. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. Zacznę od tego, co mi, że tak powiem, koszula, naj, koszula najbliższa ciału mianowicie od powodu dla, te, dla tego wyjazdu nie było mnie prawie 6 dni i byliśmy na targach książki dziecięcej muszę państwu powiedzieć że te targi książki dziecięcej to jakby urosły rangą do jej ranga urosła do pewnego wskaźnika tego co się w świecie dzieje Zauważyłem na tych targach, bo pojechaliśmy z książkami Instytutu Karla Mengera, z tymi wszystkimi kotami, biznesikami, wiewiórami, albinami, mrowiskiem i tak dalej, te które Państwu tutaj codziennie, czy co, prawie codziennie polecam, pojechaliśmy, żeby się skonfrontować ze światem, jak jakby wyglądało to, gdybyśmy chcieli... Te tytuły sprzedać do innych krajów. I zauważyliśmy, że świat, ten świat Książki Dziecięcej, jest podzielony jakby też na dwa, na dwa obozy. Jeden obóz to jest ten obóz kolektywnego Zachodu, czy tego komunistycznego już zachodu. Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oczywiście, to są te kraje, i drugi obóz to jest BRICS, czyli to jest Chiny, Rosja. No, Rosji, Rosji nie było, więc, więc tu, no ale gdzieś tam prześwitywała e, kraje arabskie, e, Indie. Ten, te 80% populacji świata, która się oddziela od świata zachodniego, czy próbuje się oddzielić, i to widać było po tym, na, tym, na, tym, na tej ekspozycji. Byli przedstawiciele wszystkich krajów świata niemalże wszystkich rejonów na pewno, byli nawet z Afryki byli nawet z Mozambiku wydawcy także chodziliśmy, szukaliśmy i, 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 i można Państwu powiedzieć że właśnie zauważyłem w ty, przy, tym, przy tym podziale zauważyłem pewną pewną prawidłowość można byłoby taki indeks jako indeks książki dziecięcej który by wskazywał jak świat się w którym kierunku ten świat zmierza otóż te kraje zachodnie, te wszyscy, wszyscy wielcy wydawcy, ja zacząłem, zacząłem penetrację już kiedyś tam, prawda, e, pocztowo, online, internetowo. Wysyłałem, wysyłałem zapytania do, do różnych wydawców zachodnich z, z Hiszpanii, z Francji, nie, z Francji nie, z Niemiec, właśnie z Wielkiej Brytanii i ze, ze Stanów Zjednoczonych, żeby nie zainteresowali się taką tematyką przedsiębiorcom e, nikt nie wyraził, nie wyraził za, e, zainteresowania. Nikt. Natomiast e, teraz powtórzymy się: że może przez może mailem to nie działa, może e, trzeba osobiście poszedłem. Osobiście też nie, nikt tam nie, e, też nie zadziałało, dlatego że oni sprzedają. Wiecie Państwo, Zachód sprzedaje tytuły amerykańskie przeważnie, albo takie zamerykanizowane, natomiast e, e, Wschód jak się okazało, kupuje, bo wschód może ma mniej do, za do zaoferowania tak zwanemu światu nowoczesnemu, ale, ale sam się tym interesuje, co, co, co jest potrzebne jego, ich dzieciom. I w zasadzie jakiekolwiek kontakty handlowe, czy potencjalne kontakty, bo żadnych żeśmy jeszcze umów nie podpisali, będą na wschodzie. Co to znaczy na wschodzie? To znaczy Indie, język angielski. Indie, Chiny, Chiny też chcą po angielsku książki napisane, więc będą Chiny, może i po polsku też przekażemy niektóre oryginały. Będą kraje arabskie, Zjednoczone Emiraty, bardzo, bardzo aktywne, a kraje arabskie to jest kilkaset milionów ludzi. Ameryka Południowa, nie tylko Hiszpania. Bo ja bym powiedział, że Hiszpania jakby najsłabiej tutaj była obecna, jeśli chodzi o język hiszpański, ale były, była na przykład Kolumbia, była Argentyna, Brazylia. Rozmawialiśmy z tymi wydawcami i oni są zainteresowani. Oni jakby liczą na to, że ich dzieci będą szły w kierunku przedsiębiorczym. Zachód nie. Zachód wie, że dzieci będą szły w kierunku niewolniczym, zniewolenia. Właśnie. E, takiego ogłupienia. E, jakbyście Państwo zobaczyli reklamy niektórych e, magazynów, czy, 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 czy nawet, nawet tam związane z, z wydawnictwami zachodnimi, to się po prostu naprawdę na wymioty zbiera. E, pięciu mocno wytatuowanych facetów i cztery dziewczynki, e, które też są wytatuowane mocno, przytulają się do siebie, dziewczynki do siebie, faceci do facetów. No, vomiting, jak to mówią e, Anglicy. No więc to, to tyle, I, i, i mówię, i z tego ja sobie wyciągam wniosek, że ten świat, który jest żywy, który się rozwija, w którym, za którym myśmy powinni podążać, albo z którym myśmy powinni podążać, albo może który za nami powinien podążać, bo my jest, mamy wiele do powiedzenia, jak się okazało, zainteresowania polskim stoiskiem. Na targach zainteresowanie było duże. Przychodzili do nas i Rosjanie przychodzili, pokryjomu, prawda? I, 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 I z krajów arabskich, i Chińczycy, i Tajwańczycy przychodzą, żeby po jakieś nowe treści. E, więc dlatego ja wnioskuję, że, że, że ten, te, te rady, czy może moje wnioski, wnioskuję, wnioski, że te moje wnioski, które tutaj czasami Państwu, z którymi się z Państwem dzielę. I często też podzielacie te, 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 te moje wnioski, że one są słuszne, że trzeba iść wschodem ze wschodem, a nie z zachodem. No i to tyle. E, tym niemniej jak. No, jedno, co, co mnie tutaj y, pocieszyło, z tych wszystkich dwa wydarzenia mnie pocieszyły. Czyli jakby jedno mnie utwierdziło w tym, że, że, że to jest, że jest OK na Wschodzie, to jest, to jest sprawa. E, sprawa sojuszu, czy jakby nawiązania, ponownego nawiązania po bardzo wrogim zerwaniu stosunków dyplomatycznych między Iranem i Arabią Saudyjską, to byli wrogowie, tak jak dzisiaj e, Ukraina z, z Rosją. Oni się pod wpływem, właśnie czy za pośrednictwem Chińczyków pogodzili, godzą, nawiązują e, stosunki dyplomatyczne, i to jest ten element, taki jakby wiążący. A drugi, optymizm jakim nie naszedł, to to kiedy się dowiedziałem i to z zachodnich zachodnich źródeł, że prezydent Duta powiedział, że chce pokoju już nie chce wojny i wymazania nie chcę mu zresztą nie, nie, nie będę wracał do starego. Chcę pokoju. Chcę, żeby było OK, żeby tu na, na wschodzie nie było wojny. Bardzo dobry bardzo dobry znak. Nie wiem kto ten znak, oczywiście wiem kto ten znak zrobił i, i, i bo w Polsce wszystko wiadomo, prawda, kto rządzi, natomiast pod, pod, jaki, pod jakim wpływem, no nie wiem, ale wydaje mi się, że może to jest szczery znak. Proszę Państwa, i teraz wracamy do, do reszty spraw. Mianowicie, no Włochy, Włochy kraj piękny, romantyczny, już nie jest taki romantyczny, no było trochę ładniejsza pogoda, to, to, to fakt. Niebieskie to włoskie niebo jak na pocztówkach. Cieplej kilkanaście stopni, 15 do 20 stopni, było więc mogłem można się było troszkę wygrzać w słoneczku Zwiedzaliśmy za, e, e, zabytki Bolonii, bo byliśmy, bo te targi są w Bolonii. 60 lat już te targi tam istnieją. To wiedziałem się o nich w zeszłym roku, ale się spóźniłem, już nie zdążyłem i w tym roku e, i w tym roku zdążyliśmy. Więc e, pospacerowaliśmy po Bolonii. Drożyzna to jest jeden, 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 spokojny, jeden taki bezpośredni wniosek. Drożyzna, proszę Państwa, jeszcze większa niż u nas. E, wydaje mi się, że też w pewnym sensie, jeśli chodzi o warzywa, owoce, jesteśmy powiązani z nimi, no to, to tam na papryka też po 30 zł jakby za nasze, to powinna być trochę tańsza. Ale, ale wędliny, mięso, e, pieczywo i tak dalej, nie tylko, no trzy razy droższe. Trzy razy droższe u nas. Restauracje bardzo drogie, e, więc to, 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 to ten jeden wniosek, ciuchy słabiutko, sklepy odzieżowe, te wszystkie takie buty i tak dalej, słabiutko, a jak już coś jest, to, to też dwa, trzy razy drożej, dwa, <laughs> trzy razy drożej niż u nas. <laughs> Rybka po, po, po samolocie, po sam jak się samolotem leci, to jednak tamte te, te covidy latają. Proszę Państwa, no więc co, co, co jeszcze? No i tutaj wylądowałem, to znaczy jeszcze przed lądowaniem się dowiedziałem, że, że nam upadł największy, najlepszy, największy bank Stanów Zjednoczonych. Rok temu czytałem o tym: Silicon Valley Bank, czyli Bank Doliny Krzemowej San Jose z Kalifornii, upadł, proszę Państwa, nagle z dnia na dzień. W czwartek jeszcze pracownicy byli w pracy, w piątek już dostali zawiadomienie, że z wielką przykrością prezes informuje o tym, że, że firma przestaje działać. Zbankrutowali, kompletnie upadli. 175 miliardów dolarów w tym banku jest depozytów. A państwo, nie wiem czy państwo wiecie, że w Stanach Zjednoczonych depozyt ubezpieczony yy, Depozyt ubezpieczony przez tak FDIC, czyli Federal Deposit Insurance Corporation, czyli państwową firmę. Nie wiem, czy jak ona tam bardzo państwowa jest, skoro FED nawet nie jest państwowy. No, ale załóżmy, jest pod, pod nadzorem bankowym. To jest taki, taki fundusz gwarancyjny bankowy, pokrywa, pokrywa straty do 250 tysięcy średnia, dolarów. Średnia depozytów na tym w tym banku. Yy, Silicon Valley, czyli Banku Doliny Krzemowej, była grubo powyżej 1,7 miliona dolarów. W związku z tym możecie sobie Państwo wyobrazić. Ja czytałem niedawno, kilka minut temu. Jest 11,01 yy, sobota 12, 12. sobota. Niedziela, przepraszam, <grytanie> pomyliłem się. Tak, 12 grudnia czytałem Parę minut temu, że Mark Cuban, taki znany inwestor i, i amerykański, i miliarder, miał tam 10, może kilkanaście milionów dolarów na jednym koncie. Te 250 tysięcy dolarów to jest na jednym koncie w jednym banku. Znaczy nie na jednym koncie, na, na jedną osobę w jednym banku. Jeżeli ktoś by miał trzy konta w banku, w tym samym banku to tylko z jednego konta dostaje 250 tysięcy. Może dostać z innych banków też. No ale, ale to był bank Doliny Krzemowej, gdzie wszyscy startupowcy mieli, że tak powiem, punkt, za punkt honoru mieć tam konto, prawda, i, i, i z nimi dealować. Dlatego magazyn Forbes miał rok temu. Znany i kompetentny magazyn, nazwał ten bank, czy określił ten bank w rankingu swoim najlepszym bankiem w Stanach Zjednoczonych. I patrzcie się Państwo, upadło wszystko w ciągu, z godziny na godzinę, nie z godziny na godzinę. To już wiadomo od 2008 roku, tylko że nikt tego nie przyjął do wiadomości. Wszyscy uważali, że to zostało wykupione przez państwo, była pomoc państwowa, że. że Bank się, banki się uporały, że był BUM, proszę państwa, że fantastycznie wszystko szło zerowe stopy procentowe, a nawet poniżej zera. No i to są efekty tego, tego całego eksperymentu nowoczesnej teorii monetarnej, która mówiła, że pieniądz powstanie, że pieniądz to jest papier zadrukowany farbą. Nie, proszę państwa, pieniądz to jest coś więcej. To jest, to musi być towar. E, pieniądz, który nie jest towarem, który jest tylko, powstaje z powietrza. To jest tylko powietrzem. Jak pieniądz powstaje z niczego, to jest niczym. Tak to jest niestety. On się miesza z innym pieniądzem, który powstał z czegoś, prawda? Więc tego, tego niczego tam jakby jest trochę mniej, ale się rozcieńcza. To nic rozcięcza ten pieniądz i tak właśnie się stało. No ale oczywiście prezes, prezes banku, i wiceprezes zdążyliby sprzedać swoje akcje. Sprzedali miesiąc temu, czy pod koniec stycznia, sprzedali po dwie, prawie po 300 dolarów za, za akcje. Jak, jak syndyk tego właśnie ubezpieczenia bankowego, tej, tego funduszu gwarancyjnego bankowego amerykańskiego przejął ten bank w piątek, to, to, przejął na, to akcje były na, na poziomie 30%. 9 dolarów za sztukę. Ale już rok temu, czy, czy nawet nie cały rok temu, prezesi sprzedawali swoje akcje, dużo akcji po 600, po 700 dolarów. Wtedy, ten ten bank właśnie dostał, został najlepszym bankiem Stanów Zjednoczonych. No i widzicie, oni sprzedali, a reszta nie sprzedała. Proszę Państwa, no wczoraj, co się też wydarzyło? No, wydarzyło się to, aha, ale co jest. Jakie mogą być konsekwencje tego, bo jeszcze wielu Amerykanów, 90% Amerykanów, to nie wie, że to się zawaliło. Nie wiedzą, że taki bank się zawalił. Poza tym oni nie wiedzą, że taki bank istnieje. Nie wiedzą nawet, że jakby nawet się zawalił, to że to ma jakiś wpływ na ich sytuację, bo oni żyją tylko swoim bankiem. Oni mają swój bank na swojej ulicy i tylko ten znają. Innego nie znają. Nie interesują się światem. To samo, te, te same wnioski na tych targach odniosłem z rozmów z amerykańskimi agentami, bo rozmawiałem głównie z agentami reprezentującymi albo kupującymi prawa autorskie, albo sprzedającymi. Oni, oni sprzedawali. Oni sprzedawali. Jak pytałem o kto kupuje, to rozglądali się po całej sali, gdzie było 30 agentów i nikt, nikogo nie, nie, nie było, który by, który by kupował. Proszę Państwa, no więc teraz się dopiero zacznie. Dlatego, że jak ten bank jeden upadł, no to taka to domino zacznie się, zacznie się toczyć. Co, co Federal Reserve Board może zrobić? Co Bank Centralny Amerykański może zrobić? Może, może jeszcze bardziej zwiększyć pompowanie pieniądza. Jeszcze więcej długu. A jeszcze więcej długu oznacza jeszcze więcej takich, takich e, e, kryzysów. Nastąpi prawdopodobnie, obym się mylił, Run na banki. Jak nastąpi run na banki, ludzie będą chcieli wycofać gotówkę. Gotówki nie ma. Ta gotówka, jak może być gotówka, jeżeli pieniądz pochodzi z niczego, prawda? Pieniądz został wytworzony w drukarni albo na komputerze pedu Tragedia, proszę Państwa. Uważajcie też z bankami tutaj, bo to się wszystko potoczy przez cały świat. Ehm, co, co, co tutaj? A jeszcze, jeszcze jest. Jedna ciekawostka z tym bankiem związana, mianowicie to, że ten bank jest, Dolina Krzemowa, to jest takie, taka można powiedzieć, oaza tych wszystkich startupów, tych największych projektów technologicznych, które się wiążą z ogromnymi kwotami, ogromnymi pieniędzmi i tam te pieniądze leżą. Ten bank był właśnie takim bankiem, można powiedzieć, zabezpieczającym czy przechowującym pieniądze. Tych małych startupików czy startupów, które kiedyś tam potem miały urosnąć do wielkich, do wielkich firm i, i zarabiać miliardy. Proszę Państwa, równocześnie z tym jakby niejako też odpowiedzi, bo to jest konsekwencja, nagły wzrost po, po kilkudniowym, czy może tygodniowym, czy nawet dwutygodniowym spadku. Spadku ceny złota, bo już wszyscy byli przekonani, że Fed sobie poradził, że nie ma inflacji, że nie będzie inflacji, że I troszkę podniosą stopy, prawda? Jeszcze, żeby, żeby na wszelki wypadek już nikt nie miał wątpliwości, a potem już będzie tylko raj. No to się okazuje, że nie, i teraz się zacznie korekta tej zaczęła się już ta korekta tego, tego typu myślenia to co my tutaj, o czym my tutaj mówimy co myśmy sobie założyli 3 lata temu, prawie 3 lata temu bo 28 marca pomyliłem się, nie lutego 28 marca, będzie ten kanał miał 3 lata, 3 lata temu ja powiedziałem, czy jakby wypowiedziałem wy nawiązałem przyjaźń ze złotem ze złotem i namawiam Państwu Państwa do tego, złoto w piątek z powodu chociażby tego głupiego banku skoczyło o 38 dolarów, prawie 2%, ponad 2%. To jest, to jest dużo jak na złoto. Złoto się tak nie, nie, gwałtownie nie zmienia ceny. Srebro też, wziąć też ponad 2%. Także można się spodziewać teraz, proszę Państwa, mocnego pchnięcia do góry. To nie jest równoznaczne z sukcesem. Dlatego, że złoto idzie do góry wtedy, kiedy jest źle. Ale zawsze jest lepiej człowiekowi, kiedy jest źle, ma... kiedy jest źle, lepiej jest mieć złoto, niż go nie mieć. I dlatego wszystkich Państwa jeszcze namawiam, bo Mennica Mazowia zawiadamiała mnie nawet tam w czasie pobytu, że mają teraz super ofertę cenową. Dolar spada. Dolar jest tani. W związku z tym w złotówkach to złoto nie będzie tak drogie, jak było nawet jeszcze miesiąc temu, kiedy, kiedy e, cena złota była wyższa. Więc, e, więc proszę Państwa zachęcam, nie namawiam, ale zachęcam, żebyście się na tym, nad tym skupili i właściwie na tym może zacznę e, jeszcze jedno. I jeszcze tylko taka krótka uwaga. Widzę, że Państwa nie interesują za bardzo te. Nasze spotkania z ludźmi z różnych części świata, Polakami, miałem, miałem takie wrażenie, że, że jak będziemy naocznie mieli naocznych świadków, to, to czegoś się dowiemy z tego świata, ale to trzeba się, trzeba się chcieć dowiadywać. Jak, się nie, jak ktoś się nie chce dowiadywać, to, to, to przecież się nie, na siłę tego nie da zrobić. No, trochę mi jest przykro, że tak, że tak się rozminęły moje. Moje oczekiwania z Państwa, z Państwa oczekiwaniami. Będę jeszcze się kontaktował ze światem. Nigerię nagrałem. Niestety, nagranie wymaga dużego opracowania ze względu na techniczne niedomogi. Tam nie ma normalnego internetu w Nigerii. Tam jest internet, proszę Państwa, modemowy, taki jak mieliśmy w latach 80., przynajmniej ja miałem w 88 roku chyba. 89, taki modem i tak robił i potem się wyłączał. I tam, tam się też co chwilę wyłączało. Ale myślę, że, że, że skorzystacie Państwo. To jest bardzo ciekawe nagranie. Robimy to jeszcze tak na pół inkognito, bo się boję o, o, o no, żeby nie zidentyfikowano, bo tam, tam jednak też służby czuwają, żeby nie zidentyfikowano nadawcy, nie zrobiono mu krzywdy, bo tam krzywdy robią no ale, ale, ale to, to tylko tytułem zapowiedzi będzie więcej nagrań z Nigerii będzie więcej, będą, jeżeli coś się będzie działo gdzieś w świecie będziemy się kontaktować z tymi naszymi źródłami i uważajcie Państwo na to, bo to co się dzieje gdzie indziej stanie, będzie się działo u nas i może i odwrotnie, chociaż wydaje mi się, że my jesteśmy w trochę lepszej pozycji niż, niż świat, niż ci którzy nam będą tutaj nadawali i dlatego, dlatego ta konfrontacja byłaby no, dla nas e, podnosiła nas na duchu. To tyle proszę Państwa. Przypominam jednak jeszcze o książkach e, Akademii Młodych Milionerów. Kupcie je Państwo dla swoich dzieci i wnuków. Książki są fajne, wszystkim się podobały. Zaprzyjaźniłem się tam z paroma Arabami, Arabkami, e, Chińczykami, Tajwańczykami, e, Hindusem brazylijczykami, także nie ja, nie ja jako osoba, tylko jako ten, który opowiadał im historię Kota Beznajsika, czy właśnie Leśnej, leśnej Spółki, jaką Wiewiór Albin założył, czy tej, tej opowieści o inflacji w Mrowisku. No oczywiście wszystkie inne książki tam rozważaliśmy, Skarby Księcia Sławomira też się cieszyły powodzeniem Myślę, że komiks też, tylko jeszcze muszę uzyskać zgodę, zgodę właściciela praw autorskich Petera Schiffa. Także proszę Państwa, dziękuję bardzo, króciutko i do usłyszenia wkrótce.